Cześć. Telefon, na chwilę. Co się stało? Ja jest dziś na 15 lat spadła z filaru mostu. Chciała sobie zrobić zdjęcie. Nie to jest jakiś ma sporą ranę na głowie w okolicy podwiedzicznej i prawdopodobnie załamaną lewą rękę. Proszę pan telefon na chwilę. Proszę. Wymiotowała, położyliśmy szynę na pole. A powiedz mi, była utrata przytomności? Koleżanka, która z nią była, twierdzi, że na chwilę straciła przytomność, ale jak przyjechaliś na miejsce, to byłaś przytomna. Dobra, dzięki. Tutaj? Tak, tak. Powiedz mi, jak się nazywasz? Wiesz, gdzie jesteś? Czy jestem jakaś upośledzona? Weronika. Ale grzecznie, proszę, ja nie jestem twoją koleżanką. A plecak za chwilę dostaniesz, spokojnie. To są rzeczy dziewczyny. Pomału sobie przejdź na łóżko. Co ty robisz, dziewczyno? Pacjentka nie przejmuje się wypadkiem i swoim zdrowiem. Chcę koniecznie zobaczyć, czy jej telefon działa i czy udało jej się zrobić zdjęcie, zanim spadła z mostu. Zrobić fotę! Ale ja cię ostatni raz proszę, skup się na swoim zdrowiu, tak? Dobra, czy ty sobie w ogóle zdajesz sprawę, że ten upadek mógł się dla ciebie skończyć tragicznie? Po co ty w ogóle wlazłaś na ten most i robiłaś sobie zdjęcia? A co to pani w ogóle obchodzi? Ja mam robić co chcę, to nie jest chyba pani sprawa raczej. Wiesz co, ale ja nie życzę sobie, żebyś ty się tak do mnie zwracała. Rodzice 15-latki rozwiedli się rok temu, bo nie mogli dojść do porozumienia w sprawie wychowania córki. Teraz sprawują nad nią opiekę naprzemiennie. Ojciec rozpieszcza jedynaczkę i na wszystko jej pozwala, co bardzo nie podoba się matce dziewczyny. Od rozwodu rodziców nastolatka zachowuje się coraz gorzej. Wagaruje, kłóci się z nauczycielami, nie słucha matki. Jednak ojciec tego nie zauważa. Dobrze. Lepiej? To połóż się, proszę. I zadzwoń mi do rodziców, dobrze? Ja nie sama mam dziecka, nie potrzebuję tutaj rodziców. Ale ja potrzebuję twoich rodziców. Muszę podpisać zgodę na twoje leczenie, bo jesteś niepełnoletnia. No dobra, zadzwonię do ojca, bo nie jest spoko. Matka by się od razu darła na mnie, to jest mega drętwa baba. Wiesz co, ale zachowaj sobie takie komentarze dla siebie.